Mimo, że rzeczywiście pozwalam sobie powiedzieć, że myślę, że moja wiedza na temat sytuacji szpitala jest i tak stosunkowo duża. Rzeczywiście praca w zespole, który bada i analizuje sytuację szpitala, pozwoliła mi na zdobycie, no jak sądzę, dosyć pełnej wiedzy i powiem, że jest to wiedza porażająca. To znaczy ja na pewno nie odpowiem na pytanie, czy szpital do końca roku dotrwa, czy jeszcze wyłoży się przed końcem roku. Nie wiem, jak miasto zareaguje, ponieważ jedno jest pewne i taką tezę, ponieważ ja kieruję tym zespołem, tą częścią jakby tego zespołu, który analizuje sytuację finansową miasta. Otóż powiem Państwu tak, nie ma najmniejszej możliwości, aby powstrzymać proces pogrążania się szpitala, aby można było powstrzymać ujemny wynik na bieżącej działalności, aby można było w jakimkolwiek momencie i w jakimkolwiek stopniu ten szpital zbilansować. Takiej możliwości nie ma. Fizycznie, analizując kontrakt, który obowiązuje, analizując stan należności, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast co miasto z tym zrobi? No myślę, że niewiele może zrobić, ponieważ jak Państwo wiecie, przez kilka miesięcy mamiono opinię publiczną i radę, prawda, i tak dalej, że powstaje program naprawczy. No ten program powstał i w momencie właśnie, kiedy powstał, nadawał się do wyrzucenia do kosza, ponieważ podstawowe założenie tego programu od razu było wiadomo, że jest nieaktualne, że opowiadanie o możliwości otrzymania kredytu tego konsolidacyjnego z Banku Gospodarstwa Krajowego to jest czysta fikcja. To są gruszki na wierzbie, nigdy takiej możliwości nie było. To było zawracanie głowy. A cały program naprawczy oparty jest właśnie na tym pomyśle. I dzisiaj już nikt tego nie mówi, ale w ramach tej komisji ja zażądałem, że mimo że już wiadomo, że tego kredytu nie dostaniemy, to chciałem dowiedzieć się, co szpital robił, żeby go dostać. Więc chciałem zobaczyć pisma, które były kierowane, wnioski, analizy, prawda, i tak dalej. Proszę Państwa, czegoś takiego w ogóle nie ma. Czegoś takiego nie ma i nie było. Wszystko było jednym wielkim kłamstwem i zawracaniem głów. Proszę Państwa, problem polega na tym, że nie ma fizycznej możliwości, nie ma żadnej możliwości zatrzymania tego procesu, ponieważ są jakieś należności. Szpital ma 500-milionowy dług i przy tym kontrakcie, który jest, nie ma możliwości, żeby w jakikolwiek sposób to zrównoważyć. No mam nadzieję, że wreszcie również nasi partnerzy pracujący ze mną w tej komisji, co stwierdzam z pewnym zadowoleniem, no odkryli coś, o czym mówimy od bardzo dawna. Ten szpital jest fatalnie zarządzany. Mówi się tyle o nadwykonaniu. Rzeczywiście, narastające nadwykonania, one są po 20 parę milionów, 20, 24, 25 milionów rocznie. Na półrocze, w tym roku, na półrocze jest 20 milionów. Dyrektor mówi, że to druga połowa roku to nie jest prosty postęp arytmetyczny. No ale to i tak oznacza, że to będzie kolejne 30 milionów. I te nadwykonania tak zwane, których odzyskanie jest absolutnie niemożliwe, tam no, góra o 10% może możemy mówić, ale nie więcej. To jest ponad 100 milionów. I proszę Państwa, wreszcie członkowie komisji, co próbowałem uświadomić na naszym pierwszym spotkaniu, ale teraz już są o tym przekonani. Jest to po prostu wynik fatalnego zarządzania. Dlaczego? Bo jak się zarządza tymi nadwykonaniami w Grudziądzu? Otóż, proszę Państwa, jest tak, że normalny dyrektor szpitala, który jest rozsądny, który wie, że może, no musi się jakoś mieścić w tych pieniądzach, które ma, to zakłada, że na początku roku, że z tego kontraktu, który ma zrealizować, to 50% rezerwuje na
zabiegi ratujące życie, które musi wykonać na mocy ustawy i których nie może odmówić, a na drugie 50 na taką planową działalność, prawda? Tymczasem w grudziącu obowiązuje inna zasada. W grudziącu obowiązuje zasada, że wszystkie zabiegi ratujące życie, czyli te, które trzeba z ustawy wykonać, jakby z założenia idą w nadwykonanie, za które, no mówię, nie dostaniemy pieniędzy. I wtedy rzeczywiście wykonuje się jakiś tam zakres w ramach kontraktu, wykonuje się te zabiegi planowe, które są realizowane, no ale też w końcu mamy na koniec roku 24, 25, 30 milionów nadwykonań, które są pieniądzem nieodzyskiwalnym wobec. Nieodzyskiwalnym. I tak ten szpital jest zarządzany od wielu lat i nikt jakby z tego nie wyciąga wniosków. Ja myślę, że nikt z tych organów, które nadzorują szpital, tak naprawdę nikt chyba nie do końca się orientuje, o co w tym wszystkim chodzi. No wreszcie to dotarło przynajmniej do niektórych radnych. I to samo, kiedy mówię i tłumaczę od dłuższego czasu, to też dociera, to jest jeden z wniosków mojej tej części komisji, która pokazuje, jak powstały te złe długi tak zwane. One powstały z tego, że dyrektor szpitala przez kilka lat uważał, że dobrym sposobem finansowania działalności jest dług. Czyli nie płacenie za leki, za pranie, za różne tam artykuły i tak dalej. No i skończyło się to z tym, że wylądował ponad 100, nie wiem teraz, 160 ileś milionów wylądowało w rękach lichwiarzy. Z 20-paromilionowym oprocentowaniem. I dziś wszyscy siedzimy i rozkładają ręce, co zrobić, kiedy znaczna część szpitalnego długu to jest tak naprawdę znajduje się w instytucjach lichwiarskich. I tak to wygląda. I z tego też nie ma, nikt nie wyciąga wniosków. I proszę Państwa, tu mówiliśmy, to się jakoś wiąże z tym, o co chodzi i co, o czym mówiłem, że również problemy naszego szpitala będzie bardzo trudno rozwiązać, jeżeli nie będziemy mieli przełożenia wyżej. Ponieważ, powiem Państwu tak, tak naprawdę RIO i Najwyższa Izba Kontroli od 3 lat mają, w gruncie rzeczy moim zdaniem, mają pełną wiedzę o tym, co się w tym szpitalu dzieje. Ponieważ te rzeczy, o których ja dzisiaj mówię i które poznałem dzięki tam, no, do tego, że dobrałem się wreszcie do materiałów, które szpital mi udostępnił i miałem możliwość, żeby je zobaczyć, ale tak naprawdę NIK te dokumenty widział 3 lata temu i właściwie je zinterpretował. Tyle tylko, że nie wyciągnął z nich żadnych wniosków. I to jest właśnie sposób rządzenia tym krajem. Dzisiaj widzimy prezesa NIK-u, który w rozmowie rozbawiony śmieje się, no co, jak to się dzieje, że Polacy ciągle 60% wierzy tej instytucji. I to mówi prezes i śmieje się z tego. No się nie dziwi, bo taką instytucją jest NIK. Tak jak sądy na zamówienie, prawda, które wydają wyroki według tych. I dopóki tego nie zmienimy, to wielu problemów nie rozwiążemy. Co można zrobić ze szpitalem? Nie wiem, ponieważ ja cały czas się bronię przed jednym. Ta komisja, w której ja pracuję, to jest komisja, która nie ma powiedzieć, co ze szpitalem zrobić. Bo mówię szczerze, nie wiem, co zrobić. Nie wiem. My mamy opisać, jaki jest rzeczywisty stan finansów szpitala i jak do tego doszło, kto do tego doprowadził. I to zrobimy. To zrobimy, myślę, że do końca października raport w tej sprawie, przynajmniej z mojej strony, będzie gotowy. Ale co zrobić dalej, nie wiem, ponieważ dzisiaj na przykład na tej komisji zgadzamy się wszyscy co do jednego. Zatrzymanie tego jakby procesu pogrążania się szpitala jest niemożliwe. I jako ciekawostkę powiem jeszcze jedną rzecz, że no, do wielu dokumentów udało nam się dojść. Do niektórych, jak sądzę, tylko dlatego, że ja dysponowałem tymi dokumentami zanim udostępnił mi je szpital, więc no jakby
kiedy oni wiedzieli, że ja i tak mam ten dokument, no to wtedy rzeczywiście udało mi się dostać. Nie chciałbym się tutaj wdawać w szczegóły, będzie na to czas, zwołamy specjalne na pewno niejedno spotkanie, gdzie ja to wszystko przedstawię.